XII wieku przed Chrystusem lud izraelski osiedlił się w Palestynie. Lecz tu Izrael zapomniał o Bogu i Jego dobrodziejstwach i zaczął oddawać cześć fałszywym bogom. A wtedy Bóg na nowo wydał swoich synów w ręce ich nieprzyjaciół. Mimo wszystko Pan współczuł swemu ludowi i powoływał ludzi wyjątkowych, zdolnych na nowo rozpalić w sercach Izraela prawdziwą wiarę i doprowadzić go do odzyskania wolności. Lud nazywał tych wojowników sędziami. Wśród nich byli Samson i Gedeon. W ten sposób ty jesteś jedynym, który uratował swój dobytek. Jesteś bardzo przebiegły, Gedeonie, prawda? Inni dali się zaskoczyć w czasie pracy na polach, ale nie ty. Tym gorzej dla nich. Wiadomo przecież, że ta historia powtarza się co roku. Gdy tylko plony dojrzeją, Madianici spadają na nas i niszczą wszystko, jak szarańcza. Nie zostawiają nam ani owcy, ani osła, ani kłosa zboża, nic. A więc dlaczego nie pomyśleć o tym wcześniej? Zbieram moje zboże, gdy kłosy są jeszcze zielone i przynoszę je tutaj, w góry. Może winni są ci, których widziałem tam na dole, wokół ołtarza Bala. Nawet jeśli by wierzyli w Pana, nie zostaliby oszczędzeni. Brak im oleju w głowie, od co? Stali się bałwochwalcami. Uczynili to, co złe w oczach Jahwe. I Jahwe ich opuścił. Zrozumiałem od razu, gdy tylko spojrzałem ci w twarz. Za każdym razem, gdy znajdziemy się w biedzie, natychmiast ktoś się zjawia i daje nam piękne nauki. Prorocy i mądrale, oto co nam przysyła Jahwe. Ludzie zdolni tylko do gadania. Zgrzeszyliście, staliście się bałwochwalcami, wy uczyniliście to, co złe jest w oczach Jahwe i dlatego Jahwe was opuścił. Jahwe posyłał wam także swych sędziów. Tak, to prawda. Lecz jak widzisz, od jakiegoś czasu musimy zadowalać się tylko gadułami. Chyba że ty byłbyś właśnie nowym sędzią przeznaczonym na wybawienie Izraela od Madianitów. Nie, Gedeonie, nie ja. Ale znam kogoś, kogo Pan wybrał. Ach tak. I kto miałby nim być, jeśli mi wolno wiedzieć? Ty, Gedeonie. Słuchaj, przyjacielu, mimo wszystko wcale mnie to nie śmieszy. Nie mam zamiaru cię rozśmieszać. Ale czy można wiedzieć, kim jesteś? Pojawiasz się nie wiadomo skąd, wiesz o mnie wszystko, ja natomiast o tobie nic. Krótko mówiąc, ja jestem Gedeon. Jeżeli o mnie chodzi, to dla mnie jesteś nikim. Pan wie, chociaż udajesz, że go ignorujesz, że jesteś mężem dzielnym. Ty wyzwolisz swoich braci z jarzma Medianitów. Mówisz tak, jakby naprawdę Pan polecił cię, abyś mi to powiedział. Bo tak jest, Gedeonie. Wyjaśnij to.
Moja rodzina jest najbiedniejsza z pokolenia Manassesa, a ja jestem ostatni z domu mego ojca. Jak możesz myśleć, że ja... Pan jest z tobą. Czego się lękasz? Pierwsza rzecz, którą zrobisz, jest taka. Weźmiesz młodego byka, zniszczysz ołtarz Baala, zetniesz święty pal, który nad nim się wznosi, a następnie zbudujesz w tym miejscu ołtarz prawdziwemu Bogu i złożysz mu byczka w ofierze. Nie, ty nie możesz mi tego nakazać. Jeśli się ośmielę zniszczyć ołtarz Baala, rozszarpią mnie na kawałki. Ale to nie ja jestem tym, który daje ci ten rozkaz, Gedeonie. To Pan tego żąda od ciebie. Chce tego twoje sumienie. Dokąd idziesz? Przez całą noc nie zmrużyłem oka. Tu jest bardzo zimno. Także kiedy zachorowały kozy, mówiłeś, że nie mogłeś spać, bo ci było zimno. Czego chciał od ciebie ten cudzoziemiec? Gdyby chodziło o zapędzenie 1000 owiec na pastwiska, czy o zatrzymanie rozszalałych koni, wyobraź sobie, mógłbym to zrobić. I wcale się nie przechwalam, wtedy, gdy trzeba było powstrzymać rozjuszonego byka. Tylko ja potrafiłem to zrobić. Natomiast ten to znaczy kto? Cudzoziemiec. Siądzie, bawi się tą swoją laseczką. Lecz gdy ci teraz powiem, zezłościsz się i kto wie, co zaczniesz wyrabiać. Nie mów więc nic. Rób, co ci się podoba. Zresztą zawsze decydowałeś sam. Wydaje się, że Jahwe wysłał go, by mi powiedział, że ja powinienem uwolnić nasz lud od Madianitów. Uwierzyłeś? To nie takie proste wierzyć albo nie wierzyć. To on kazał ci zniszczyć ołtarz Baala? Tak. Lecz widzisz, już od pewnego czasu sam o tym myślałem. Ale bądź spokojna. Powiedziałem mu, aby dał mi jakiś znak. Rozciągnąłem kozią skórę przed domem. Jeżeli Jahwe chce, abym to ja uwolnił Izrael, tego ranka skóra będzie pokryta rosą, podczas gdy ziemia dookoła będzie sucha. A więc dlatego już wstałeś? Tak, także dlatego. Ale słońce jeszcze nie wzeszło. Wiem. Lecz jestem zbyt niecierpliwy. Jesteś zadowolony? To znów ty spałeś na zewnątrz. Nie było wyjścia, nikt mnie nie zaprosił. Była pełna? Tak. I gdzie podziała się woda? Wypiłem. Sam nawet nie wiem dlaczego, lecz tej nocy miałem wielkie pragnienie. No śmiało.
Powiedz, co mam zrobić, abyś był spokojny? Nie powinieneś sądzić, że różnię się od innych wieśniaków. Także ja mam wszystkie ich wady, może nawet więcej od nich. Jesteś głodny? Wybacz, jest zbyt twardy. Przede wszystkim nieufni. Oto jacy jesteśmy my, wieśniacy. Krótko mówiąc, chcę, żeby próba została powtórzona. Ale nie tak jak za pierwszym razem. Tym razem kozia skóra musi pozostać sucha, podczas gdy ziemia wokoło ma być pokryta rosą. Dobrze. Dobrze? Jak to? To wszystko, co umiesz powiedzieć? Ostrzegam cię jednak, pójdziemy do stodoły i zaczekamy razem. Dobrze. Idziemy. No dobrze, jest sucha. Lecz uważaj. Ja nie potrafię rozkazywać ludowi. Umiem poradzić, jak ukryć zboże, albo... Oto mój syn. Widziałeś? Ma nóż w ręku. Zapytaj go, jakie mu dałem polecenie. Sam ci powiem. Ja nie mam odwagi zabić nawet królika. Kiedy trzeba to zrobić, on się tym zajmuje. W przeciwnym razie ja... Wszyscy tutaj o tym wiedzą. I ty myślisz, że ktokolwiek pójdzie za mną przeciw Madianitom? Tak, może masz rację. Mimo wszystko mógłbyś spróbować. Cień pada już na kamień, a jak mi się wydaje, nikogo jeszcze nie widać. Lecz nie osiągnął jeszcze punktu centralnego. Brakuje bardzo niewiele. Nadchodzą. Centrum Zabulon. Po prawej Neftali. Z lewej pokolenie Manasesa. Salve! Horta! Horta! Witajcie, witajcie. Dzielni. Ilu ich jest według ciebie? No powiedz, podaj liczbę przybliżoną. 1000, 2000.
prawie 5000. Kazałem ci zostać w domu. Ale ja zrobiłem wszystko, co było do zrobienia. Zboże już wymłócone, a siano. W polu jest zawsze dość pracy. Rozumiesz to, czy nie? Wiesz, o czym pomyślałem? Zaatakujemy Madianitów nowym sposobem. Najpierw zwierzęta. Kozy, osły, te parę koni, które mamy. Następnie wyślemy naprzód starców. Młodzi pójdą za nimi. Czy nie wydaje ci się, że jest ich tu trochę za dużo? Kogo? No całego tego ludu. Jak to za dużo? To, co myślisz o samym sobie, jest słuszne. Także ślepiec spostrzegłby, że ty jesteś najmniej odpowiedni do prowadzenia wojny. I może właśnie dlatego Jahwe wybrał ciebie. Ale to jest twoja opinia, albo mówisz mi to dlatego, że to moja opinia. Wydaje mi się, że nie tyle liczy się zwycięstwo, ale liczy się to, by zwyciężyć przy pomocy niewielu ludzi, dowodzonych w dodatku przez kogoś takiego jak ty. Tylko wtedy lud Izraela zda sobie sprawę, że wyzwolenie zawdzięcza jedynie Bogu. W takim razie nie wiem, co powiedzieć. Jestem gotowy robić wszystko, ściąć włosy, zapuścić brodę. Podaj te kamienie. Jeśli chcesz, mogę także jeść kamienie. Bracia, wydaje się, że jest nas tu zbyt wielu, więc mam obawę, że zdarzy się podobnie jak na roli, gdzie wśród ludzi dobrej woli są także zniechęceni, czy niezdolni, albo zmęczeni. Praca nie postępuje, nie wychodzi. Więcej rąk, a mniejsze efekty. Także prowadzenie wojny jest pracą. I to najokrutniejszą ze wszystkich, najbardziej niewdzięczną. Wiem, że mówiąc wam o tym, wymagam od was wielkiego poświęcenia. Lecz mówię wam szczerze, kto się boi, niech wraca do domu. Naprawdę pozwolisz wrócić wszystkim tym, którzy chcą? Wszystkim, tylko nie tobie, Pura. Co robicie?
Mówię do was, chwileczkę. Do ciebie mówię, dokąd idziesz? Jak to dokąd? Idę do domu. Taki wielki i dobrze zbudowany i uciekasz jak tchórz? A czy nie powiedziałeś, że jeżeli ktoś się boi, może odejść? Powiedziałem to prawda, ale myślałem jedynie o starcach i chłopcach, a więc tym gorzej dla ciebie. Tchórze. Jeśli pójdzie tak dalej, zostanie mniej niż połowa. I według mnie będzie ich jeszcze zbyt wielu, mimo wszystko. Właśnie. Pytam się sam siebie, dlaczego przeciw Madianitom nie wyruszymy we dwóch. Może masz rację. Jest nas jeszcze za dużo. Z Madianitami lepiej być przebiegłym. Mam w głowie bardzo chytry plan. Widzę, że zaczynasz dobrze rozumować. Martwi mnie tylko jedna rzecz. Jak znaleźć powód, aby ich odesłać do domu? Tych, którzy nie są nam potrzebni. Nie powinno to być trudne. Może mógłbyś zrobić w ten sposób. Przy najbliższym źródle niektórzy będą pili, czerpiąc wodę rękami. Tych zatrzymasz. Odeślesz natomiast tych, którzy bez umiaru rzucą się, aby czerpać wodę językiem. Jeter! Podejdź tu, mój synu. Posłuchaj, za chwilę dojdziemy do źródła Harod. I dla twego dobra dam ci pewną radę. Odejdź. Jesteś cały spocony. Widzisz twoje ręce. Są brudne. Kiedy będziesz pił, pochyl się i pij bezpośrednio usta. Skończysz pić, idź pod tą samotną palmę. Dobrze. Kiedy skończysz, idź pod tą palmę. W porządku. Potem przejdź pod tą palmę tam, w dole. Następnie naprzód. Ilu ich jest? Niewielu. Pytam ilu? Około 300. Zwariowaliśmy. Tylko 300.
A masz. To cię nauczy posłuszeństwa. Powiedziałem ci, byś nie pił rękami. Kto teraz będzie opiekował się twą matką, uparty egoistą? Brak mi odwagi powiedzieć pozostałym, że nie są potrzebni. Idź ty ich powiadomić. Wyjaśnij im, że lwy i drapieżne zwierzęta bierze się przebiegłością i podstępem. A więc ten mój pomysł jest dobry czy nie? Doskonały. A ty wybrałeś już swój dzban? Nie jest mi potrzebny. Ja będę stał z boku, obserwując. Jak? Ty będziesz się przyglądał? Ja wcale nie piłem rękami. Uważaj, bo żarty są piękne, kiedy są krótkie. Pójdziesz razem z nami wszystkimi. Albo także ja wrócę do domu, tak jak wielu innych. Gdzie się podział? Kto? Ten typek z laseczką w ręku, ten mój przyjaciel. Przed chwilą był tu, wśród was. Przeciął sznur. Chodź i zobacz. Patrz. Ludzie Pur i twego syna już się przemieszczają. Thank you.
Popatrz, jakie łupy, jakie łańcuchy są moje, moje. Spójrzcie. Gdzie się podziewał? Nigdzie, byłem wśród twoich ludzi. Nie. Ja cię nie widziałem. Jesteś kłamcą. Chcesz także zaprzeczyć, że porzuciłeś swój dzban. Nie wydaje mi się, żebym był kłamcą, widząc, że zwyciężyłeś. Wiem, że zwyciężyłem, lecz potrzeba było całej mojej odwagi po tym, jak mnie zmusiłeś, abym walczył, mając zaledwie garstkę ludzi. Dlaczego się śmiejesz? Nie obrażaj się, Gedeonie. Śmieję się tylko, ponieważ to było przewidziane. Co było przewidziane? Twoja zarozumiałość. Czy tego nie dostrzegasz? Wierzysz, że to ty pokonałeś Madianitów przy pomocy dzbanów i pochodni? W takim razie, kto ich pokonał? Strach i ogień. W panice zwrócili się przeciwko sobie. Widziałeś to także ty, czy nie? Tak, lecz gdybym się wycofał, jak ty to uczyniłeś, twoje tchórzostwo nie było przewidziane. Dobrze, widząc więc, że wiesz wszystko, powiedz mi, co zrobię teraz według twych przewidywań. Rzucisz się w pogoń za Madianitami. Uważasz mnie za głupca, jestem wieśniakiem, ale wiem, że piesi nie dogonią uciekających na wielbłądach. Pura, chodź tu. Weź ludzi i śpieszcie na górę Efraima. Powiedzcie całemu ludowi Izraela, aby stanęli wzdłuż brodów na Jordanie. Powiedzcie, że mają atakować i zniszczyć Madianitów, kiedy będą usiłowali przejść. Idź. Jedziemy. Chcesz radzić sobie beze mnie. Jednak wydaje mi się, że jest trochę za ciasny. Nieprawda. Pasuje jak ulał.
Ale dokąd idziesz? Prawie rok. Rok prawie czekam i żadnej wiadomości. Same pogłoski. Rozumiem cię, mamo. Lecz to była długa wojna. Wydawało się, że wystarczy jeden dzień, natomiast potem... Trochę zeszczuplałeś. Nie, to tylko przez tą podróż. 3 dni konno. Ale teraz wojna już skończona. Skończona. Schwytaliśmy także 2 królów madianickich, Zebacha i Salmunne. A twój ojciec czemu nie przybył? Przybędzie także on, bądź pewna. Wróci, gdy tylko będzie to możliwe. Odniósł wielkie zwycięstwa, rozumiesz? Stał się sławny. Co więcej, wydaje się, że chcą go na króla. Wiem o tym, opowiadali mi o nim. Mówią, że wysoko nosi głowę. Ale Gedeon jest potrzebny tutaj. Najlepszy jest na roli. Czy wie, że zmarł jego ojciec? Tak, dowiedział się. Może masz rację. Jesteśmy ludźmi pochodzącymi ze wsi. Potrafimy być dobrymi rolnikami. Czy nie czujesz tego? Czego? Zapachu pomarańczy. Teraz zostaniesz w domu, prawda? Teraz nie. Przyjechałem tylko, aby cię zobaczyć, pozdrowić, ale wkrótce powrócę na zawsze. Kiedy musisz wracać? Pomówimy o tym później. Mamy jeszcze czas. Kiedy? Zaraz. Spodziewają się mnie w obozie za 2 dni. Aby zdążyć, będę musiał jechać także nocą. Więc nie powinieneś przyjeżdżać. Nie powinieneś przyjeżdżać. Nie powinieneś. Non dovevi Wystarczy. Niech to będzie lekcją dla wszystkich, którzy myślą przeciwstawiać się Gedeonowi. Tak jak to uczynili mieszkańcy Sukot i Penuel. Cierniami i ostami pustyni rozszarpie ich ciała. A teraz przyprowadźcie Zebacha i Salmunne. Niech żyje Gedeon. Gedeon królem.
Daj mi miecz. Podejdź tu, Jeter. Tobie przypadnie honor zabicia naszych wrogów. Nie potrafię, ojcze. Rozkazałem ci zabić ich. Ale to nie są króliki. Oszczędź nam wstydu. Nie chcemy ginąć z ręki chłopca. Królowie winni ginąć z ręki królów, Gedeonie. Jak możesz pretendować do tytułu królewskiego, Gedeonie, skoro nie jesteś zdolny zabić swych nieprzyjaciół? Rozkazywałeś zawsze innym, aby zabijali zamiast ciebie, także na polu bitwy. Gedeonie, Izrael dziękuje ci. Ty powinieneś królować nad nami, a po tobie twój syn i syn twego syna, ponieważ uwolniłeś nas z jarzma Madianitów. Nie, ja jestem rolnikiem, jestem wieśniakiem. To nie ja was wyzwoliłem. Nie ja wyzwoliłem was z jarzma Madianitów. Jahwe was wybawił, posługując się mną i innymi 300 ubogimi wieśniakami. W jaki sposób moglibyśmy zniszczyć wojowników tak zaprawionych, my sami, bez pomocy Boga? Nie, bracia moi, nie ja będę królował nad wami, ani mój syn. Jahwe będzie waszym jedynym królem. I tak Gedeon zrzekł się królestwa. Lud jednak mimo wszystko chciał mu wynagrodzić, stąd każdy podarował mu coś ze swego łupu. Z tego, co otrzymał, Gedeon zrobił efod wotywny i umieścił go w Ofra, w swym mieście rodzinnym. Następnie powrócił na swe pola, a przez 40 lat jego życia Madianici nie podnieśli już więcej głowy i w kraju panował pokój.